Duży, wspaniale wyposażony, ciekawie zaprojektowany park przy ulicy Magicznej to część Etno. Uroczyste otwarcie zaplanowano na 29, 30 i 31 sierpnia, ale park już żyje swoim życiem. Na kształt magicznego parku na Białołęce wpływ mieli wszyscy, którzy chcieli wziąć udział w konsultacjach społecznych urządzanych przez dzielnicę. Jest tu kilka rozmaitych placów zabaw dla najmłodszych, boisko, miejsce do gry w szachy, siłownia, nowy skatepark i wiele innych ciekawych zakątków. Magia działa już przed otwarciem.